Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, kolejny odcinek z Grunge w Auto Online. Matych zabija Deskoriana. Ja rozumiem, że długo wam kazałem czekać między odcinkami, ale no bez przesady, żeby się uciekać do takich praktyk od razu. Dobra, etap drugi, śmieciarka. Tutaj nie powinno być ciężko chyba, ale uwaga, mam nadzieję, że mimo swojej wewnętrznej małej wojenki wewnątrzgrupowej, chłopacy i tak zaakceptują zaproszenia do tego napadu. Normalny bla 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 bla, trochę naboi może, cała amunicja też się przyda. Tak, wszystko. Z ostatniego napadu wszyscy, dobrze, oprócz Peace of Persia, o to właśnie mi chodziło. Bo możliwe, że któryś ze znajomych się załapie, grający w GTA. Ale niestety nikt nie gra, więc może z ekipy ktoś też niestety nikt nie gra. No dobra, no to trzeba chyba automatycznie niestety. Ale oczywiście dobieranie graczy otwarte, już drugi raz tego samego błędu nie popełnił. Ej, a jednak Peace of Persia dostał zaproszenie, tylko że jest zajęty. Nie, dobra, spokojnie, czekamy aż napad wystartuje. Okej, dobra, Timur na siódmym poziomie dołącza i on ratuje tą sytuację, bo w trójkę to my byśmy nie wystartowali. Dobra, jak już dołączy, to startujemy oczywiście momentalnie. Ej, fajna koszulka. Ha, imitująca krawat, przeze mnie niekulturalnie i niecenzuralnie nazywana bluzką z wyjebką. Nie, bo są różne rodzaje bluzek z wyjebką, na przykład takie, gdzie imituje założoną pod spód bluzę z długim rękawem na przykład, albo różne takie. No, projektanci mają wiele sposobów. Dobra, okej, jak na moje, gotowy, bo co innego mogę. No, w sumie taki z bluzą. Chyba lepiej. Im więcej warstw dzieli ciebie od śmieci, tym lepiej, moim zdaniem. Przynajmniej mniej czasu trzeba później poświęcić na szorowanie swojego ciała. No i też znowu nie mówię z doświadczenia oczywiście. Nie pracowałem nigdy jako śmieciarz, choć słyszałem, że śmieciarze notabene zarabiają bardzo dużo. Kwoty rzędu 4-5 tysięcy. No ale tak odnośnie jeszcze tego napadu, drugi etap. Ale ja bym się z Trevorem nie bawił, po takim wejściu, jakie on uczynił na samym początku. Na początku etapu pierwszego, to ja bym po prostu wstał i wyszedł. Co z tego, że to moje mieszkanie? Po prostu bym wyszedł i nie chciał mieć z tym gościem do czynienia w ogóle. Nigdy. Przenigdy. A dobrze, przynajmniej, że się odzywa teraz, nie tylko cały czas wysługuje się rolem. Ale można było się spodziewać, że kiedy trzeba będzie śmieciarkę zdobyć, to Trevor się odezwie. Aha, faktycznie, dobrze przypomniał, bo zapomniałem, że Rona po prostu zostawiła żona i dlatego jest taki zdruzgotany psychicznie. Dobra, potrzebne są worki, z tego co mówi. Ale podejrzewam, że chodzi o samą śmieciarkę. A zresztą przekonamy się zaraz na miejscu, jeżeli uda mi się dojechać, tylko nie w pełnej ciszy. A, sorry, zapomniałem, że jeszcze, kurczę, Trevor może się odezwać po chwili. A, Wagosi! No, oczywiście. Można było się domyślić, że to niezwykła firma zajmująca się odpadami. Okej, piękne wyjście. Dobra, nie wiem, jaka to aplikacja mi teraz towarzyszyła, no ale dobrze się wyłączyła. Dostać się na tył Trashmastera. Dobra, że jestem. To ktoś mi tutaj po plecach lutuje. Dobrze, Timu rozsłania. No kolego, siódmy poziom. Ale to się nie usprawiedliwia. Biegnij do celu. Nie, koleś, nie, nie. Tutaj, tu. Też gram pierwszy raz ten napad. Też niby powinienem być niezorientowany, ale jednak polecenia na dole potrafię czytać. Dobra. Ale przyganiał kocią garnkowi, przecież ile razy po prostu moje oczko pomijało to, co jest na dole wyświetlane i biegałem jak kogut z odciętą głową w tej wewte, nie wiedząc, co jest grane. Tabletki ekstazy. No dobra, wszystko jasne, bo już myślałem faktycznie, że prawdziwe śmieci będziemy pobierać ludziom, a to właściwie Menelo.
A tak właściwie w dalszym ciągu ludziom, kurde, bo to źle zabrzmiało. Spokojnie, zbierz śmieci. Dobra, to może ja. Dobra, nie ma problemu, tylko muszę je najpierw zlokalizować, sumione. Czym się podnosi? Pięknie. Oczywiście prawy kierunek na krzyżaku. Miało być inaczej. Koleś nie ma więcej worków. Tylko tyle. Dobra, wrzućmy worek i jedziemy dalej. Dobra, tylko piechol, trzymaj się mocno, nie masz maski, kurczę, nikt cię nie rozpozna, jak cię tutaj zabijesz. Dziwne, nie? Ale taka jest prawda. Bez maski mało kto by go rozpozna. Zresztą maski tak wystarczająco często zmieniam. Dobra, panowie, jeszcze 9 minut przed nami na zrealizowanie zadania. Ale co, nie mówcie, że faktycznie cały czas będziemy jeździć i śmieci tylko zbierać. No gdzieś wagosi muszą się uaktywnić w końcu. Bo tam na samym początku przy śmieciarkach to raczej tak nieciekawie. Zbyt większego tłoku nie oświadczyliśmy. Kurde, koleś, jedź, bo deskorian się pali! Dobra, kolejne torby. Ale czy na pewno? No, kurczę, no poleciałem za wami, a tak chyba zupełnie niepotrzebnie. No, no to wagosi są? No nie, no niemożliwe przecież, prawda? Zostawiasz gościa? No nie powinieneś, moim zdaniem. No mordercy dla mnie nie zostawiają za sobą nikogo, nawet jeżeli ten ktoś nie jest spoza ekipy. No i teraz dopiero. Dobra, Timur, jakby co, jakbyś doleciał pierwszy, to co z tego, i tam dla każdego jest po torbie. Dobra, ta moja. Miesiarka podjeżdża. No i jak pięknie. Dobra, wszystkie? Czy jeszcze coś tam macie? Koleś, kurde, a już myślałem, że Timur stoi po prostu z torbą. Dobra, wszystko, rzekłbym. Możemy uciekać. Tylko oczywiście Timur został z tyłu, no. No takie było ryzyko. Wzięcie do napadu kogoś niedoświadczonego, no ale jak w życiu. Tego nie powinniśmy robić, ale... No nie było innego wyjścia. Czasami też tak się zdarza. Dobra, no jedźmy już. No koleś umarł, no trudno, jedź. Nie? Kurde, dobra, poczekajmy na niego. Zero żyć drużyny, co prawda, no ale mógłbyś po niego podjechać, o właśnie. Niech tylko sobie ładnie, zgrabnie usiądzie i go proszę nie przejeść. Dobra, ale jakim cudem on zginął? Przecież tutaj wagosów nawet nie widzę. A, patrzę, tam ktoś jednak był. Jednak ktoś tam się trzyma. Spucci Boulevard. Kolejny przystanek, a my tylko 6 minut ponad na koncie. Tylko tyle czasu, no ja bym się pospieszył. No ale podejrzewam, że to jest max. Ile może wyciągnąć ta śmieciarka? Szybciej, tylko w przypadku, kiedy będziemy jechać z górki gdzieś. No z górki takim sprzętem po prostu musi być szybciej. Nie, dobra, ale spodziewam się wagosów lada moment gdzieś. Może to już na tamtym motorze ktoś był. No, ale chyba nie ma sensu tak strzelać po prostu. Nie, dobra, też niepotrzebnie bym ściągnął uwagę policjantów, dobra. No jak ładnie, już myślałem, że będziesz robił kółeczko tam niepotrzebnie. Matic? Nie, czy Deskorian, który z was prowadzi? Dobra, szybko, szybko. Dog Eat Dog World. Kurde, tutaj ale mają rzeczy w workach, aż mi się nie chce mówić. Co tam można pewnie znaleźć. Dobra, dawaj, dawaj. Nie musisz idealnie podjechać, bo nie przejedź. Kurde. Dobra. Kurde, kolega się zawiesił z tym workiem jednym. A gdzie on jest? Tu. Dobra, no niestety pewien problem nastąpił, bo ja chyba nie mogę strzelać, kiedy mam worek. Więc mogę tu zginąć. Ale równie dobrze może mi się uda. Dobra, ja już jestem gotów do odjazdu jakby co, ale też można ich wyczyścić. No, jeszcze ktoś tam się rusza. Ale to nie podrygiwania pod wpływem moich pocisków. Nie o to mi chodziło. Tam chyba jeszcze jeden się czai, albo nawet kilku. Oj, bez auto-aimu nawet się da. Ale stoję w bardzo kiepskim miejscu. Dobra. Starczy tego dobrego. Uciekajmy.
Tylko uciekajmy szybko, bo moje zdrowie umyka z każdą kolejną sekundą, kiedy zostajemy tam, z powrotem, tam, na tamtym miejscu. Nie, dobra, tył wygląda w porządku. Chyba czysto, dobra, gorzej przed nami, z tego co widzę, dobra. No ale koleś nie robi problemów, że ktoś go przepchnął. No dobra, może to jest najwyższa pora, jeżeli tak będę mógł zrobić na delikatną przekąskę. Jak najlepsza pora to jest. Ale jeszcze może jakiś pancerz. No, rzekłbym, że pięknie. Teraz przynajmniej nie zginę tak szybko, jak normalnie bym zginął. Dobra, już moment, nie cofaj, bo tutaj no właśnie z śmieci staramy się zebrać. I tym razem jakby się wszyscy ruszyli, no to by było świetnie. Dobra, biorę tą pierwszą. Dobra. No i na bucie. Wagosi już są na naszym tropie. Koleś nie pomaga. Dobra, trudno. Dobra, but. No, nigdy nie podejrzewałem, że praca śmieciarza będzie tak fascynująca. Dobra, kill. Worek mam. To się liczy. O cholera, dobra, za dużo wagosów. Oj nie. Oj nie, jednak bardziej w rękę zamiast worka na śmieci przydałby mi się teraz. Karabin. Dobra, bo lutują. No, żeby tylko stacji nie wysadzili, bo to się źle skończy. Ktoś tu zginie, a już nie mamy żyć. Osz! Dobra, na szczęście nie zginąłem. Ej, ale ten koleś, jakim cudem on to przeżył? Dobra, ostatni worek. Ludzie, wiksujemy stąd. Już nas tu nie ma. Nie, naprawdę, tam jest jeden koleś, co prawda, gdzieś się kręci, no ale... Kid z nim. Nie zdąży dobiec. Mam nadzieję, że nie zdąży, no. Kurde, akurat tam w tym kierunku, ale... Piechol czujny na posterunku. Dobra, 2 minuty. Kurde, no może się nie udać, chyba że to będzie ostatni przystanek już. Już do magazynu. Dobra. Ej, kurde, przed nami. Którzy? Ci czy tamci? Raczej ci. O kurde, no umarł, no co zaś. No i trzeba będzie jeszcze raz wystartować. Tylko pytanie, w którym miejscu? No ale no niestety. To było do przewidzenia po prostu. To było do przewidzenia. Nie tylko chodzi o tą wcześniejszą śmierć już. Ale ten poziom. Kto ma 7 poziom w tym momencie, kiedy GTA już na konsolach jest no prawie 2 rok? No kto? Szybki restart poproszę. Okej, dobra. Chyba się udało, ale... Nawet bym się nie zdziwił, aby nas przerzuciło do swobodnej rozgrywki teraz. A taki psikus ze strony gry. Jak wiadomo, gry lubią robić takie psikusy. Płatać tak właściwie. Dobra, ale nie mówcie, że to jest samiuszki początek. Że parę tych worków już jest. Zapakowanych, załadowanych na pakę. Oj, kurde, no chyba nie. Dobra, ja biorę kurumę. Muszę się odstresować prowadząc. Przy dobrym radiu. No i piosenka idealnie się wpasowała. Chociaż tyle. Dobra, gdzie jest Trash Master? No na szczęście tu. No dobra, odstresowywanie zbyt długo nie potrwa. Tylko żeby Timur nie zginął teraz. Zbyt szybko. Dobra, rzekłbym, że wszystko. Więc tak, który Trash Master? Ten? Może być. No ja już się trzymam. A co z tego, że tam jeszcze inni się kręcą? Po prostu jedźmy już. No nie, Timur, nie! O, shit! Może być problem. Kurde, Matix albo Deskorian. Przy następnym przystanku musicie go wywalić z miejsca. Nie, szkoda, że nikt tego nie słyszał, no ale pewnie mają podobne pomysły. No dobra, spokojnie, nie ma co strzelać flarami. Kurde, i tak już pewnie wiedzą, że jedziemy. No patrzcie, jak on jeździ, no widzieliście to? O kurde. I za drugim razem też się może nie udać. No patrzcie państwo. Tylko nie przejedź tego, nie przejedź. Dobra. Uwaga, no to pozwólcie. Może Timur też się ruszy z samochodu. No byłoby fajnie. Może by było go podciąć. Dobra, świeci w łapie.
Enedue, Rike, Fake, weź tego śmierdziela w łapę. Cytując taką dosyć znaną piosenkę. Dobra, jak tam? Doszło do zmiany miejsc? No i pięknie, i dziękuję bardzo. Tym razem to się uda. No tak przynajmniej, taką mam nadzieję. Tak myślę, tak sądzę. No a jeszcze jedyne, co można pokrzyżować teraz plany, to Wagosi. No i Timur, dobra, tutaj też trzeba o tym pamiętać. Nie no, dobra, nie będę do niego strzelał, pewnie go i tak przejedzie. Może i zdąży. Bo ktoś go przytomnie ostrzegł klarami, że tutaj właśnie będzie przejeżdżać śmieciarka. Dobra. Wycofanie, cofaj, zanim wyjdziemy. Dobra, Wagosu zaraz się pełno tutaj zleci, więc no, ja doradzam pośpiech. No, pośpiech jest jak najbardziej wskazany. Dobra, wolek na świecie był tutaj. Jeden. No, okej. Okay. Timur się nie rusza po śmieci. Czyżby to była zbyt brudna praca, no, powyżej jego poziomu? Jak można w ogóle tak uważać? Żadna praca nie hańbi przecież. No chyba, że prostytucja. Trochę. Dobra, wziąłeś? Wziąłeś. Pozwól, że będę osłaniał twoje tyły. Choć niezbyt intensywnie, bo już wracam i możemy jechać. Aha, go. No nawet nic tu nie widzę. No Timur, do jasnej cholery! Jedź! Kid, jedź! Tu nas zabiją! No co za koleś? No widzicie go? A w sumie też dobra przyczajka w takim miejscu. No dobra, bo zaraz wyjadą. Stamtąd. Oczywiście pieszo. Dobra, po kostkach. To się liczy. A to ten motocyklista, nie wiem, czemu się przeteleportował w ich pobliże. Może znajomi. Albo może po prostu ich anioł stróż. Nigdy nie wiadomo. Dobra, ale chyba mamy lepszy czas niż mieliśmy wcześniej, jak próbowaliśmy. No, obeszło się bez jednej śmierci póki co. Ale właśnie, zanim dojedziemy, kolejną kamizelkę zdążę sobie wrzucić. Oczywiście ta z gatunku pełnych, tylko taka w pełni uzupełnia pasek od armoru naszego, od naszego opancerzenia. Pan prezes dokonuje nieudanego skoku, no jak my przed chwilą. Więc I know how you feel, bro. Wow, co to było? I kamera nagle znalazła się w moim wnętrzu, jak w trakcie kolonoskopii. Dobra, jeden tutaj był. No, kurde, no co mnie tam zatrzymało? Śmieciarka, śmieciarko-chłodziarka, sama chłodziarka, zamrażarka może. No wrzuciłeś? No upuścił worek, no czajcie? No bierz ten wołór. Kurde. Dobra, ale teraz już trzeba strzelać. Ej, najwidoczniej jeszcze nie trzeba. Dobra, pilnujesz, no to uwaga, ostatni, no kurde, dalej. Bierz ten ostatni wór. Dobra, już nas tu nie ma. A pięknie wyrzucony worek. Jesteś wirtuozem śmieci, piechot. A ja dalej. Skorian, już droga wolna. Rzekłbym. Dobra, proszę tego gościa. Ale spokojnie. Zająłem się nim. 5 minut ponad. Bo 6 ponad, tak właściwie. No, ale pierwsze zdanie nie było kłamstwem. No chyba nie ma już co teraz zażywać sobie ani żadnego PNQ, ani Ego Chasera. To się powinno uzupełnić samo. Ale potrzeba do tego czasu. Pytanie, jak dużo. Ej, nie, dobra, kit. I tak byś go przejechał. Więc co jest lepsze od śmierci pod kołami śmieciarki? Headshot. Jednak mniej bólu. I zero szans na przeżycie praktycznie, a nie jak tutaj. Czy może jeszcze na całe życie zostać warzywem. Przypadkiem. No spokojnie, spokojnie. Tu już chyba mógłbym nawet wysiadać. Dobra, ale zróbmy to tutaj. Nie, no i znowu to zrobił. No jak wjeżdżasz tylko, to wiesz, że my się od razu odczepiamy od śmieciarki. Momentalnie. Ale widzę, też komuś podniesienie nie wyszło. Za pierwszym razem. Ej, kurde. Ej, ale daleko jest ten worek. To może go weźmy. Ej, widzieliście, że musiał podejść do tego, gdzie wcześniej mu prawo wcisnąłem na directional padzie. No co za... Oj. Kurde, wszyscy go przepychają. No to nie jest żadną tajemnicą, o kurde. Ej, ale wszyscy żyją? No to jest akurat dziwne.
No ale nie powiem, kurczę, że to nie jest pozytywne zaskoczenie, bo oczywiście jest. No rozwal tego gościa, który tam koło mnie biegnie, serio. Shit, no sito ze mnie robią. Dobra, wyrzucił ten worek. Kit. Dobra, trzeba znowu podnieść. Tym razem dobrze wrzucić, no Timur umiera. No czyszczę kogo mogę. No a ten? Dobra, nieważne, dobra, szybko uciekamy stąd. No nie wierzę, no ale nas pozamiatał, nie, idę skoria! No! Zwykły los santowczyk nas wszystkich porobił. I to jest właśnie to, to są napady organizowane przez Trevora Phillipsa, no tam się kurczę wszystko może nie udać. Szybki restart, żadna swobodna rozgrywka. No jedziemy, kontynuuj. Kto by pomyślał, no przecież co to było? Zobaczmy to jeszcze raz, jak on nas pozamiatał. No cholera, kto by pomyślał, nie? Kto by pomyślał? Jeszcze biednego Deskoriana żywot skończył się pod kołami samochodu. No to jest właśnie to, o czym mówiłem, no bo śmieciarka, samochód osobowy, no jak kończy pod kołami, to no i tak jest kiepsko. I Deskorian tego biedny doświadczył. Jak mi przykro, dobra. Pierwszy przy samochód. Może być ten. Timur nie ma dla ciebie miejsca, tutaj podejrzewam. Więc szukaj sobie z własnego środku lokomocji. Gdybyś nie zginął, to śmierć Deskoriana można by było puścić w niepamięć, a tak to widzisz. Wszyscy będziemy żywili urazy do zwykłych, normalnych obywateli. Aha, sorry, musiałem na szybko wybić. Dobra. Bierzemy to samo, rozumiem? Spokojnie mi odpowiada moja rola siedzącego z tyłu. Ale ich rzuca! W tej aktualizacji. No, podjechał, jest. No, Matis już wsiądź, serio, wsiądź. Go! Go! Nie no, serio, kurde. Timur się zawiesił. Nie wierzę, no jedź do niego i będziemy musieli jeszcze nadrobić te kilometry, no żeż. Kurde! I teraz widzicie, ile znaczy jeden ogarnięty koleś w drużynie. No już nie wierzę, niedługo będę musiał kończyć nagrywanie tego odcinka, a ten mi tutaj tak zaciera. No jest czasowstrzymywaczem po prostu. No co on tam robi? Czemu jedzie nie w tą stronę zupełnie co trzeba? Kurde, no... Co on wyprawia, daje się potrącić? No wsiądź! Kurde! No musiałem dać upór swojej złości, no sorry. I takie hektary do nadrabiania, ale na szczęście timer jeszcze nie wystartował. Dobrze. No ja też bym tutaj odbił, właśnie tu miałem mówić. Dobra, to Trashmaster, w sumie dobra nazwa dla śmieciarki. Chyba, że Garbage Car, albo nie wiem. Lieutenant Garbage. Porucznik śmieci. Oj nie. Dobra, 300 metrów, no. No wiem, że się szybciej nie da, ale w sumie nawet pośpiech nie jest teraz wskazany. Póki nie wystartuje licznik. W sumie stąd już bym dobiegł, ale nie chcę ryzykować teraz wysiadania w pełnym pędzie samochodu. Można łatwo się bardzo połamać. No ale tu już chyba mogę. Nie, sorry, to był błąd. No i przez to Deskorian będzie pierwszy, chyba że? Nie, dupa. Dobra, Timur weźmiesz, czy muszę cię ochraniać, tutaj osłaniać? Czy mogę ci powierzyć wzięcie śmieci? No zobaczmy. O mój Boże, no nie mogę. No co za człowiek. Widzieliście to. No nie, po prostu no nie, dobra. Nie oceniaj książki po okładce, nie oceniaj gracza po randze, no ale no, bez przesady. Tu coś jest na rzeczy. Skopał ten worek. Ale w sumie może po prostu jest antynarkotykowy, tak na wskroś. No po prostu nie i tyle, kopać tabletki ekstazy, które są w workach na śmieci. No to w ogóle co on tutaj robi w kryminalistyce, no? Co?
O mój Boże, jeszcze wysiadł, no. No dawaj, no ja cię proszę. No i po ptoka, nie wierzę. Dobra, czekajcie, telefon może zdążę odebrać jeszcze, póki on się ruszy. Halo? Ej, możecie mi kupić Big Maca? No, będę wdzięczny. Dziękuję bardzo. Cześć, pa. No i nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że tak to się skończyło. No, dobra, pozytywna informacja z tego wynikająca jest taka, że odebrałem telefon i zaraz niedługo zostanie mi przywieziony Big Mac z McDonalda, więc no, nie jest tak źle, ale napad się nie udał i już się w tym odcinku, kochani, po prostu nie uda, bo zanim znajdziemy czwartego gracza, to już nastąpi koniec mojego czasu, jaki mam do poświęcenia na nagrywanie, więc... A właśnie, PDW. Nowy model pistoletu maszynowego do obrony osobistej. No jasne, że to było... A, zresztą dobre. Ta zabójcza broń będzie cennym nabytkiem dla każdego obrotnego kryminalisty z Los Santos. Dostępna już teraz. No, kupiłem. Ulepszyłem. Nie sprawdziłem. Więc jeżeli wywali nas do swobodnej rozgrywki, a nie do lobby, no to jeszcze to sprawdzę. Jeżeli będzie na odwrót, to niestety. W tym momencie, kochani, już się pożegnamy. A, ale dobra, tymczasem poczekajmy, gdzie nas tak właściwie wywieje zaraz. No dobra, i nas wypadło na koniec? Hej, chyba nas sam koniec zabawy. Nie wierzę. Do swobodnej, więc jeszcze jedna PDW. Przetestujemy, gdzie to jest? Tutaj gdzieś podobno. Jest. PDW. Faktycznie. Ej, tak to wygląda. Ej, tak to strzela. Tak to świeci. Dobra, a jak to wygląda z perspektywy pierwszej osoby? Dobra, spoko. To pożegnajmy się z takiej właśnie perspektywy z Matrixem. Hop. Ej, nie, nawet nie chciałem patrzeć, co on tam wyciągnął właśnie. Dobra, zmieńmy kamerę. No i teraz, kochani, już niestety oficjalnie, ale pożegnam się z wami. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. I do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! A właśnie, żebyście nie mieli złudzeń, w następnym odcinku z GTA Online no będziemy musieli wykonać ten fragment ze śmieciarkami, no nie widzę innego sposobu, chyba że poza nagraniem, ale nie wiadomo co tam się na końcu wydarzy przecież. Dobra, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! O, shit, no! Nie, not like this, nie. Ale wypadałoby pomścić kumpla. Kurde, dobra. No próbujemy, ale choć w sumie tak chyba będzie najlepiej, jeżeli już w ogóle, rzekomo gdzieś tam, rzekomo, ale już włączył tryb pasywny, nie, albo wcale nie, ej, rozwalmy go jeszcze, Matrix, krew za krew, trudno, kodek Samurabiego, no na pełnym bucie powinienem zdążyć, no, O, jesteś tu? Sorry, to był tylko policjant. Nie o to chodziło. Chodziło o ciebie. No. Czy tutaj można wrzucić jakiś granat do środka? O, jeszcze policjanci mnie zabiją. No dobra, ale pomściłem. Jedną z morderczych lam. Jest dobrze. Można skończyć z czystym sumieniem. Trzymajcie się, pozdro, cześć. Kurde, to on, nie policjanci! No nie.